Witam was, Rapsy, z kolejnych z Herców Iron 4 zauważyłem niefajną rzecz. Rusy mnie przegonili w udziale w wojnie. W procencie w udziale w wojnie. Trzeba to naprawić, dezintegrując z powierzchni ziemi kilka japońskich dywizji. I zaatakować tutaj na przykład te tereny. Ten Tai Chok pojedzie dzielnie do Fuzu. Chyba, że ktoś mu stanie na drodze, trochę gorzej będzie. Ale jechał dzielnie, to przyznaję. Widzieliście sami, jak dzielnie pojechał. Ja bym tak dzielnie nigdy nie pojechał na Japońców. Sam, taki jeden czołg poleciał tam. Pizdę. No i prawie mu się udało. No i atakujcie tutaj, ładnie się wbijają. Kolejna Japończyzna znika. Cyk. Jeszcze nadal mają sporo dywizji Japończycy. Wbija się przez cieśninę po końcu tej wyspy. Lecimy później gdzie indziej. Wychniemy Japońców do końca, przeszkolę tą armię, pobuduję stocznie i okręty. A no i chyba skończymy wojnę z Japonią wtedy. Osią. Jak mi pozwolą w końcu żyć jako Chińska Republika Ludowa w pokoju, nie chcę żadnej Dolnej Austrii rozbudowywać, czy odbudowywać. Tam, ja nawet nie wiem, gdzie Europa istnieje. A wy mi jakoś o Dolnej Austrii mówicie. Cyk, 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 cyk. Więcej fabryk wojskowych. To jest na razie jedyna gra chyba, gdzie na stoczniach nie ma obsesji. Na razie. Nigdzie nie idziecie. You'll never walk alone. Ratować tutaj od pleców. Ej, dobrze, 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 wbijać szybko. No nie, odbili się tutaj. Wy się wbijacie w to miejsce. Otoczcie ich. Mao Zedong. Zajmij się tym terenem. Spokojnie, no gdzie są moje dywizje, które by to blokowały? Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się. Gdzie ty tak lecisz, ziomek? Odbierać mi prowincję, no to wygląda. Zająć te prowincje, by na pewno Fuzuse nie wzięli pod okupację. Pomóc tym Fuzu, niszcząc Rzeszę Niemiecką. Te niedobitki, co w Azji walczą. Dywizje nieprzydzielone, 10. Tyś armią trzecią. Armia pierwsza, druga, trzecia. No ale się ufortyfikowali tutaj, ustawili. Dać odbić Nankin. Polowana artyleria. Bus na artylerię. Jeszcze artylerii nie robię w ogóle, a w sumie mogę zacząć robić nawet. Mógłbym zacząć. Teraz jednego szablonu na przykład zrobić tak i dać. A niech będzie tyle. Troszkę na stali przynajmniej zaoszczędzę. A propos stali, to zaraz zajmę miasto ze stalą. Pójdę tutaj, dam mu zaopatrzenie. On się troszkę odnowi.
I chyba nie damy rady zdobyć Chiangkhai'u. I tylko nie znowu odcięcie. No zająć Hangzhou. Oni uciekają praktycznie z tej prowincji. Nie powinno być problemów, właśnie. No zajmij tutaj. Niszczyciel, produkcja, zamiast już konwojów robić niszczyciele, kompletnie, całkowicie. Nawet jeszcze bardziej. Wiesz, tak myślę, że mógłbym spróbować zmienić tutaj gospodarkę na ograniczony eksport. Nie wiem, czy to się popłaci. Trochę, wpis zostali straciłem. I 8 fabryk, ale czy z eksportu coś zyskam? ZSRR anektuje Tuwińską Republikę Ludową. Nie przeczytałem co jest, bo u komunistach jest inny napis niż u demokratach albo faszystach. Albo neutralnych. Więc tak, tu leci atak. Tu już są przegonieni. Czy ktoś coś bierze ode mnie? Nie, no to dobra, wracamy na zamkniętą. No jak zamknięta nam się bardzo bardziej opłaca. Żeby korzystać z tych plusów innej gospodarki, to musimy być praktycznie od początku dostępni, żeby te kraje nas polubiły jako partnera handlowego. Może ewentualnie, i może jeszcze nie handlowego, tylko. Dobra, lecimy w to miejsce. No i na koniec Chiangkhai. Wy nie jesteście przydzieleni nigdzie, tak? Tak. To 40 dni dywizji tutaj. I przepchnąć to w tym miejscu. Chiangkhai musi zostać zajęty. A nie, Watch Dogs są w Hongkongu. Chciałem mówić coś o Watch Dogsach. Więcej. Jak brakuje Chińczyków, to przywieźcie więcej Chińczyków. Kolejny dowódca. Jeszcze jeden atak. Dobra, nic nie daje na razie. Pozwoli mi odpocząć. A i przeprowadzamy masowy atak. Oraz pewnie rzeź również. Ile Japończycy mają dywizji? No niecałą stówę. No chociaż tyle się zmniejszyli. Akurat mi się kurwa w chuj trudny przeciwnik trafił. Japonia lubi bardzo szybko kapitulować. Po prostu nie na przykład nie mieć okrętów tutaj. Chce wyparowywać. Nie wiem jak tutaj wygląda. Okręty wroga 5-5. Ej, to niedużo. Ja bym porobił trochę tych niszczycieli. Desantowałbym. Tak nie wiem, z 10 starczy. Desantowałbym się dobrze. No i zniszczył. Ile ten Chiangkhai ma defensywy? Jedna, jeszcze uszkodzona, no to kurwa nic nie broni. Artyleria międzywojenna. Dwie dywizje czołgowe. No Mao Zedonga. Nie wiem do kogo, ale podeszli tutaj. Dobra, jeszcze raz próbujemy zająć ten cypel tutaj, w tym miejscu. Zostali odcięci, w tym Chiangkhai'u stoją i stoją dzielnie. Według mnie trochę bardziej głupio niż dzielnie. Ponieważ właśnie przegrywają bitwę. Oś, nacjonalistyczna Hiszpania dołącza do osi. Ciekawe, czy ona coś tam postara się zrobić jakieś plecy Francji, czy Francja tam z Wielką Brytanią mają ustawione dywizje z innymi aliantami. To już nic nie mogę zrobić, ale mogę przebicie
dobustować. Dobra, w ten sposób zraszujemy. W ten sposób damy radę. No i ogarnęliśmy na razie front. Wszystko rzucamy do Mao Zedonga. A więc tak, raz, dwa, trzy, łatwiej będzie na odwrót zrobić. Coś tak myślę. Wszystkie dywizje przeszkolone do poziomu zawodowców co najmniej, chociaż nie sądzę, żeby się utrzymali jacyś wyżsi. Zostają przeniesieni tutaj. Albo nie, zrobię tak, inaczej. Mao Zedong zostanie przeniesiony w to miejsce, tak. Tutaj na razie bez generała, no bo ty awansujesz i będziesz, nie tak, marszałkiem polnym. Wy dostaniecie obszar garnizowania w Korei, ponieważ tutaj będą się buntować, to już nie. To jest moja prowincja. Tak, idziecie tutaj. Będziecie się szkolić. A wy się cofniecie gdzieś z tyłu. I dlaczego cofniecie? Bo jest szansa, na co liczę. Upadek Gibraltaru. Jest szansa, na co liczę, że Chińczycy, znaczy Japończycy będą się desantować. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj. Co mi pozwoli na niszczenie ich kolejnych dywizji i przygotowywanie się lepiej do ewentualnego desantu. Wiecie co? Ja myślę, że na razie będzie moment stagnacji w wojnie i po prostu oczekiwania, na przykład aż mi się zrobią wystarczająco dużo niszczycieli mi się porobi. I tak dalej, dlatego ja myślę, że widzimy się za chwilkę. Po mojej przerwie, po moim cięciu, aż będzie moment, kiedy będę mógł tak jakoś zagrozić Japonii bezpośrednio. No jesteśmy po tej przerwie całej, no i co się dzieje? No i... dajmy tutaj admirała, dajemy eskortę konwojów. Dajemy nastawienie dosyć pokojowe, nieagresywne. Wysłamy go tutaj. Ja pierdolę, a już miałem nadzieję, a już wierzyłem w to. Ujedną tak, dam, żeby się desantowali. Zbadałem technologię desantową i takie tam. Marińców jeszcze nie mam. Płynął. Proszę nie złapcie ich, proszę nie złapcie ich, proszę nie złapcie ich na koniec. Jest, są. Co jest oni, tak, my, wszyscy, razem, szczęśliwi, tak dalej, Jesus. Tak, wy tutaj, wy. No lecie swoje rozkazy. I też tutaj. Wciskacie się. Dajcie radę, jest! Trzeba się, że konwoi może mi nie starczyć. Tutaj pójdzie marszałek polny. Mówię, że i tak Mao Zedonga tam wyślę. Lecicie tak czy tak. Ważne, czy konwoje zostały przechwycone, czy nie. I tak. Wy dostajecie tą stronę i macie zaatakować Tokio. Natomiast wy, anuluję wam ten front. Wyslecicie tutaj. No i dotąd. To jest jeszcze kilka dywizji, które się szkolą. Kilkanaście. Tutaj także. To trzeba się przeszkolą na tego zawodowca. Tu chyba Mao Zedonga na razie nie będę wysyłać, dopóki jakiś miast nie zajmą i kolejnych baz morskich. Dopiero wtedy spróbuję tam wysłać tego Mao Zedonga z armią. Poszerzcie front, czemu się tak skurczył? Zajmijcie oczywiście te prowincje, że nagle mi pleców nie zrobili. Cyk, cyk, cyk. Nacjonalistyczna Hiszpania kapituluje. Takie tam. Konwoje. Konwoje się nie robią, to niedobrze, bo nie ma stali. Ruscy więcej stali. Akurat stalo to wy szalejecie tutaj.
Nie, czy konferencja jałtańska siądzie? No trochę udało mi się tam przepchnąć. Czy jest coś co zaopatrzenie dla Mao Zedonga? Możliwe. Mao Zedong jest dosyć dużym człowiekiem i musi dużo jeść. Dobra, wy przestańcie tutaj robić ten rozkaz. W sumie więcej by się jeszcze przydało. Tej dywizji tutaj przypisać. By zaatakować ich także od boku. No i biją pierwsi, no. O, oni atakują, z tej prowincji. Jeżeli będą atakować non-stop, to jest bardzo dobrze. Chyba najwyższy czas, żeby Mao Zedong przywitał w Japonii. O Jezus Maria, konwoi nie starcza. Walić niszczyciele na razie. Konwoje są ważniejsze. Płynąć tutaj. Mam przewagę? Tak, no to zaryzykuję agresywną postawą. Wziął jednak udział w tej ochronie. Dobra, i tak tutaj te dywizje by nie dopłynął. Mao Zedong leci tu. Jak Mao Zedong wbije na bit, wbije na kwadrat, to chrońcie się wszyscy tutaj. Nie Chińczycy, nawet Chińczycy, bo jak, kurwa, to za Chińczyków się już też weźmie. Weźcie, trzymajcie. Go uznawali jeszcze za tego, za zbrodniarza historycznego. Fu, jak tak mogą. Dobra, jak tu się bijecie, to im pomóżcie. Gdzie tam, tutaj. Więcej czołgów może. Więcej wsparcia tego sprzętu wsparcia. No, pomóżcie im bardziej. Bo w tym Nagasaki tutaj szaleją. Andre, tak, wy jesteście przypisani tutaj, tak? Tak. Wy dostajecie kolejny front. Tutaj. Jesteście przypisani tutaj. Niech wasza połowa zaatakuje. O, jest piechota morska. W sumie taki serial mi potrzebna. Zawsze te 10 dywizji dobrze byłoby zrobić. Edytuj. Dopieprz tą piechotę morską, żeby OP. Ewani jej wsparcie. Zrób nią elitarną. I przeszkól 10 dywizji. Na raz. Jak będę bić te ruskich i tak dalej, to może jednak jakiś desancik morski się przyda tutaj od wschodu. Nie mam pojęcia, się zobaczy. Normalnymi Chinami ścisnąłem ruskich, ale normalnymi Chinami mieliśmy na początek wiele, o wiele więcej dywizji niż teraz. O wiele łatwiej także było zająć Japonię. Lecimy wszyscy na tą Kiroshimę. Tu jest jedna dywizja, się chroni. Trzeba ją też pocisnąć. No zajmować to Tokio, Kyoto, czy jak to tam się nazywa. USA sprzeciwia się faszyzmowi, okej. To tam pasuje, ale trochę się spóźniliście USA ogólnie. A co, wrócił ten Roosevelt do władzy? Nie, ten też by powiedział. Dołączają do aliantów. Teraz mi się cieszę, że te chińskie główienka są w kominternie. Okręty desantowe, tutaj dalej na razie nic. A tutaj jeszcze tak, przybicie się przyda. Jakbyście jakieś atomówki zrzucili na Japonię. A jeszcze nie ten okres. Ale byłbym szczęśliwy ogólnie. Bym chodził uśmiechnięty. To jest jakieś 3 minuty. Dobra, jak są uszkodzone, to i tak nie ma co robić. Jak widzicie, robię tutaj samoloty transportowe. W sumie, nie wiem, po chuj. Anuluję je. Ja w ogóle posiadam tej ropy. Już
404 jednostkami stali, czyli stali, no stali dużo posiadamy, w pizdę. Jest Tokio zajęte. Czemu nie ma wiadomości, że Chińska Republika Ludowa zajęła Tokio? Co do Portugalii to jeszcze rozumiałem. Ale teraz? Mogłoby coś takiego być, bo było, że zwykli Chińczycy zajmują. Ale że oni to nie. Logistyka. Sprzęt wsparcia może się więcej przydać. Cyk. I więcej stali także od ruskich. Kolejna ich stolica pada. Maszyna licząca wskoczyła. Nie wiem, co miał liczyć w końcu. Nie będziemy się już nigdy bawić w chińskie zabawki. Eksportowane do Europy. My się znajdziemy w Europie. Ale leci tutaj. Jakaś jedna dywizja by się przydało, żeby zajęła to tutaj. Okej. Prowincję, żeby nie wygląda, nie było z front nie był zbugowany. Udało nam się zniszczyć jeden niszczyciel, lol. Dobra, jak tam moja flota? Nie ma jej, okej. Ale ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem, spokojnie. Problem, że flota ma gorsze czasami okresy w życiu. I takie tam. Ja wszystko rozumiem. Jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem. Ja widzę, że takie gówno, że mi flota umiera. Uuu. Co Rumunia myśli? Bułgaria zajęła jakimś cudem, nie walcząc z aliantami chyba. I nagle postanawia stać się ostoją osi w Europie. Walcząc dosłownie z każdym naokoła. No, Szwajcaria i Portugalia są neutralne już na całe życie. Zawsze. Grecja odnowiła swoje granice z 800 roku przed naszą erą. Plus Rumunów jest taki, że oni zaskoczyli troszkę tym dojściem tutaj. Do frakcji. No i mają element zaskoczenia, ale jak tam się zlecą już te dywizje, to nie ma zmiłuj. Szkolić. Wszystkimi wzrost radzieckich wpływów w Europie. Radziecka ekspansja w Europie. Tylko nie wypowiadajcie wojny z aliantami, ja do niej nie dołączam. Nie kliknę akceptuj. Nie ma takiej siły, żebym to zrobił. Jak tam moja strategia, mój udział? Większy od ZSRR, dobrze. Jak postawię drugą dywizję, to bym się nie przebił. A tak się przebiłem. I lecimy na Sapporo. Ja niech połowa z was się cofnie. By było zaopatrzenie. A Sapporo pada, co zawsze już. Jeżeli zajmiemy te wyspy i Sapporo. Sapporo to zawsze jest to ostatnio ostoją. 15 punktów miało. Japonia kapituluje. I bierzemy pokój. Po pierwsze, oczywiście biorę chińskie pierdółki, moje rdzenne prowincje. Nikt ich mi nie zajął. Chcę sobie zrobić Mandżuko jakoś przy dupasa chyba. Mi się nie podoba. Okej. Poza Mandżuko, czyli całe chińskie mam tutaj zajęte. To by się przydało jak coś na ruskich. Tutaj gwardyjska Rumunia ma ropę.
Europę, co jest bardzo ważne, bo to Europą się nie podzielę. Tutaj też jest trochę ropy. Korea. O, jest komuna francuska. Tylko, że to nie był błąd, żeby do Kominternu nie chcieli się dołączyć. Dobra, teraz jakieś dobre prowincje się przydadzą. Tokio już nie zajmę. Jest dużo fabryk, a to są surowce. Coś w Europie może. Przydałby się tutaj. O tak, do Pomorza gdzieś. Pomorza Tylnego na przykład. Czysto po surowce. Okej. Piemont. Gwardyjska Rumunia, Węgry, Rzesza. Okej, czy tam na wschodzie już nie mam co szukać. Sycylia ma bazę lotniczą świetną. Po cztery stocznie. A mogłem Turcję wziąć. Turcji, kurwa, nie pomyślałem. Dobra, nie ma co Kalabrii już brać. 10 fabryk wojskowych. Jezus Maria. Te granice nie będą piękne, to akurat chyba widzicie. Okej. Ale pięknie Chiny się tak w Niemcy przecięły na pół. Niemiecka Republika Socjalistyczna jest w Kominternie. Dobry Jezu, dobry Boże. Opuść frakcję. Nie mówię, że jesteście w Kominternie, jesteście w aliantach. Jest szansa, że oni to opuszczą. Bo ja mogę tworzyć frakcję. Niech pójdzie naprawa budowy i pewnie trochę mam do naprawienia, tak. Całkiem sporo. Jak to już się naprawi, tam wyrąbane na życie, na świat. Pełnej JP wejdzie. Zerwij pakt o nieagresji. Stwórz frakcję, pakt o nieagresji. Relacje! Relacje! Walić Tybet. Ciekawe, stolica chińska. No, raczej na takim zadupiu totalnym nie opłaca się mieć stolicy. No, możemy przenieść do Szanghaju. Nie, Szanghaj, tak? Szanghaj. 19. Albo Pekin 10. A pójdźmy historycznie, pójdźmy do Pekinu. No stwórz tą frakcję, przyjacielu. Zrób to dla mnie. Ładne oczka zrobię. Nagram Minecrafta. Cokolwiek. No nie, będzie 50 na 50. Aż im gwarantuje niepodległość. No widzicie, jest 50 na 50. No, zwiększanie popularności, no trudno.
Polska jest w aliantach. A mógłbym dołączyć do aliantów? Inna ideologia to wszystko niszczy. A się na demokrację przecież nie zmienię teraz. No ludzie, wy jesteście mi głównie potrzebni po to, bo nie wiem, czy chcę walczyć teraz. Nie wiedziałem, aż tak bardzo w siłę urosną tamci... te komuchy. Może nie tak. Mam lepszy pomysł, bo ja lubię, jak mi się dywizje równo robią. Cyk, 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 cyk. Jeszcze 24 niech się robią. Ja nie wiem, czy znowu mi się chce nadganiać komunizm. Ja się zrobię leniwy. Nie wiem, czy nawet do Europki nie wrócę. Bo już, kurwa, jak wygrywam pierwszą sekwencję gry, to się robię leniwy, nie chcę mi się na drugą. A tak, na ZSRR to patrzcie, no jednak oni mają te 400 dywizji około. W momencie, jak ja posiadam tylko 140. Neutralnymi Chinolami to było dosyć łatwo. O, wypowiada wojnę z... A może... Powiedzcie, że... Ktoś do aliantów dołączył. Róbcie to dla mnie, dołączcie do aliantów! Estonio! Dzięki Bogu! Dzięki Bogu! Dzięki Bogu, Ruscy walczą! Nie wiem, czy będę atakować stąd, z Chińskiej Republiki Ludowej. To jest chyba głównie po to, żebym miał surowce. Surowce na razie wszystkie dla siebie. Z ropą pięknie stoję. Czy ja cośkolwiek pobieram? Nie. Nawet zasiłków nie pobieram. Japońska Republika Ludowa. To mi też poprawię relacje. Troszkę mi się zbugowały, tak widzę tutaj. Dobra, bo odbugowały. Kilka z Kwangasi. Kuźwa, trochę mają tych dywizji tutaj na południu. Yunnan, ile to masz dywizji? Też troszkę. To północ będzie głównie wyglądała na tym. A spróbuję tak zrobić. Zaatakuję ich tutaj. Odpuszczę kompletnie to Mandżuko i tak dalej. I zajmę się atakiem w tą stronę. I no i będzie może bardzo dobrze dzięki temu. Tu przyjdzie marszałek polny. Tu przyjdzie nowy marszałek polny. Zunie. Ja robicie, że nie macie jak wypłynąć nawet. Mogę poprosić? Mogę poprosić. No to taki plus. Baza morska się przyda, żeby móc korzystać w ogóle z tego, tej prowincji. Chociaż jedna, żeby surowce i tak dalej przepływały. Ale odbudowywać się, odbudowywać się. Dobra, chyba garniecie się już sami. No nie! Komuno francuska. Ale może być ciekawie, może być ciekawie. Bo raczej... Chociaż... USA. USA... Jest po mojej stronie. Jakbym chciał stworzyć tak po prostu taką swoją... frakcję sam dla siebie, to nie mogę niestety. Japończycy raczej się nie zgodzą.
Oni co już kominternie? No niepotrzebnie boostowałem tą Francję jednak. Pff, nie ma ZSRR, sorry. Nie po to wychodziłem, żeby wracać do was. Wiedziałem, że odpieprzycie jakąś manianę lub coś. Czy nie, że wiedziałem, tylko po prostu chciałem od was odejść. To nic osobistego, nie patrzcie, nie piszcie SMS-ów za mną. Możecie zawieźć łapkę oraz komentarz, jak wam się podoba. A to tyle. That's all. Bo Hong Kong należy do... Wow. I Hong Kong. Ale Macau, jak już było neutralne, to do nikogo nie należy. Yunnan ma tylko jeszcze to, czyli ten atak na Yunnan ma jeszcze kilka procent tylko do wyszkolenia. Więc przeczekam te kilka dni. By się ładnie przeszkolili. Dobra, koniec szkolenia. Tutaj jeszcze troszkę. Przydałoby się dopuszczać to piechotę morską. Bo jednak kto dominuje na morzu? Ja! Dziesięć dywizji marinesów. Desant na Hong Kong. Dzielnych 9 niszczycieli. Eskorta konwojów. Boję się, że komuna francuska by nie rozpizgała w pył. Wolne fabryki, ale jeszcze stare się nie naprawiły. Szkolić się, szkolić, bo kiedy mi się zrobi claim na ZSRR? A to 31 stycznia dopiero. Ja myślę, że w tym momencie możemy zakończyć odcinek. Zacznę w kolejnym będę walczyć z ZSRR. Do zobaczenia. Cześć, pa.